Starostwo Powiatowe w Policach 28 lipca złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie powiatu polickiego. Mamy nadzieję oczywiście uzyskać dofinansowanie na te trzy planowane inwestycje. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy sieci dróg powiatowych w okolicach miejscowości Stobno. Przebudowa ma dotyczyć sieci najbardziej zdegradowanych dróg powiatowych w gminie Kobaskowo stanowiących jej połączenie ze Szczecinem, to jest dróg wyprowadzających ruch w we wszystkich kierunkach i obszarach zabudowy gminy. Inwestycja obejmie również przebudowę drogi dojazdowej do planowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach zachodniego drogowego obejścia Szczecina lokalizacji węzła Bendargowo. Kwota inwestycji to około 48 milionów złotych, z czego wkład powiatu polickiego wyniósł 2 miliony 400 tysięcy złotych. Powiat policki stara się również o uzyskanie dofinansowania na rozbudowę drogi z Bezrzecza do Wołczkowa w ciągu ulicy Górnej i Koralowej. Inwestycja ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych oraz jej ujednolicenie z odcinkiem drogi przebiegającym na terenie miasta Szczecin. Zakres prac obejmować ma budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań, budowę Pasów rowerowych oraz budowę węzła przesiadkowego, w tym pętli autobusowej i miejsc postojowych. Szacunkowy koszt inwestycji to około 9 milionów złotych, wkład własny powiatu polickiego wyniósłby 450 tysięcy złotych. Ostatni z trzech złożonych wniosków dotyczy rozbudowy ulicy Cisowej i Nadbrzeżnej w Policach. Rozbudowa dwóch dróg powiatowych ulicy Cisowej i ulicy Nadbrzeżnej stanowiących jeden ciąg komunikacyjny ma polegać na wykonaniu nowej konstrukcji jezdnej. Wraz z rozbudową i budową ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań z drogami innych kategorii oraz zatok autobusowych. Jak wyjaśnia Powiat Policki, droga ta stanowi jedno z głównych połączeń pomiędzy Policami a Szczecinem. Umożliwiając bezpośredni dojazd do zakładów przemysłowych portu morskiego w Policach grupy Azoty Police oraz budowanej fabryki polimerów grupy Azoty Poliolefic SA. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 5,5 miliona złotych, z czego 600 tysięcy złotych pochodzić ma z budżetu powiatu polickiego jako wkład własny. Mamy nadzieję na uzyskanie dofinansowania dla trzech wniosków, ale jeśli choć jeden z nich będzie rozpatrzony pozytywnie, to też będziemy się cieszyć, dlatego że no, każda inwestycja w drogi, zwłaszcza ze środków zewnętrznych, jest bardzo ważna i będziemy się z niej cieszyć. Starostwo Powiatowe w Policach ogłosiło przetarg na realizację zadania polegającego na usunięciu niewłaściwie składowanych odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach. 17 maja było otwarcie ofert. W związku z tym, że złożona została tylko jedna oferta i niestety znacznie przekroczyła ona wartość zamówienia publicznego, przetarg został nierozstrzygnięty. Powiat Policki ogłosił kolejny przetarg na realizację wspomnianego zadania. Po konsultacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzgodniono, że zmieniona zostanie metoda usunięcia zalegających odpadów. Nie będziemy posadowiali instalacji przy ulicy Kamiennej w Policach celem usunięcia składowanych tam odpadów. Inwestycja będzie polegać na tym, że wyłoniony wykonawca przewiezie do swojej siedziby odpady i tam na miejscu je zutylizuje. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał powiatowi polickiemu dotację w wysokości 15 milionów 300 tysięcy złotych na likwidację składowiska odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach. Oczyszczenie i rekultywacja tego terenu pochłonie ponad 18 milionów złotych. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali 10 maja wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski oraz starosta policki Andrzej Bednarski. W poniedziałek 9 sierpnia planowane jest rozpoczęcie inwestycji drogowej na terenie gminy Kołbaskowo. Remont drogi przeprowadzony zostanie na trzech odcinkach. Pierwszy odcinek to ustawo kurów, drugi kurów-siadło dolne, a trzeci siadło dolne-siadło górne. Łącznie wyremontowane zostanie ponad 2,5 km drogi powiatowej. Wspomniane odcinki stanowić będą połączenie wyremontowanych przez powiat policki uprzednio odcinków. Wartość inwestycji to ponad 1 600 000 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Połowę wkładu własnego, do którego zobligowany był powiat Policki, przekazała gmina Kołbaskowo. Wykonawca prac na realizację inwestycji ma 16 tygodni, jednak z dochodzących do nas informacji, prace te zostaną wykonane w przeciągu 4 tygodni. Firma Strabak prace związane z remontem drogi prowadzić będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Trwa termomodernizacja budynku pływalni zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. W tej chwili została wmontowana niecka basenowa, stalowa ze Staliny Rdzewnej i rozpoczęliśmy wykonywanie prac, które... Trochę w trakcie okazało się, że trzeba wykonać, dlatego że musimy dostosować nieco obiekt w środku do nowych przepisów pożarowych. Dotychczas wykonane zostały prace zewnętrzne polegające na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu oraz pomalowaniu elewacji budynku, a także zamontowaniu na jego dachu paneli fotowoltaicznych. Generalnym celem tej modernizacji jest zmniejszenie emisji CO2 i termomodernizacja obiektu, tak żeby był przyjazny dla środowiska, a też żeby obniżyć koszty jego funkcjonowania. Inwestycja kosztować będzie 5 660 000 złotych. Ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie na termomodernizację budynku. Kolejny milion złotych dołożyła gmina Police. Jak zapewnia wykonawca inwestycji, obiekt jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku. Z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, od dnia 2 sierpnia bezpośrednia obsługa klientów wydziału odbywać się będzie w poniedziałki, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz czwartki, w godzinach od 7.30 do 15.00. Ponadto we wtorki i piątki zostanie wyłączona telefoniczna obsługa klientów wydziału. Przepraszając Państwa za ewentualne niedogodności, jednocześnie informujemy, że wszystkie działania, które zechcą Państwo zrealizować w wydziale, a nie będą one wymagały fizycznej Państwa obecności w starostwie, są realizowane drogą elektroniczną poprzez korespondencję e-mail lub poprzez ePUAP, a także tradycyjną korespondencją pocztową. Starostwo Powiatowe w Policach informuje także, że dla wszystkich osób fizycznych z terenu Powiatu Polickiego uruchomiona została możliwość internetowego umawiania terminów wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach. Nasi mieszkańcy będą mogli elektronicznie zarezerwować wizytę w naszym Wydziale Komunikacji i Transportu. Po czym otrzymają elektronicznie, czyli drogą mailową, informację o terminie i godzinie danej wizyty, jednocześnie dostaną także instrukcję dotyczącą tego, co powinni zrobić zaraz po przybyciu do urzędu. To, co ważne podkreślenia, to to, że na dzień przed realizacją wizyty w starostwie Państwo otrzymujecie e-mailem taką przypominajkę o danej wizycie wraz z terminem. W dalszym ciągu trwa przebudowa połączenia drogowego Police Szczecin przez miejscowość Przęsocin. Na odcinku, na którym wykonawca inwestycji prowadzi obecnie pracę, wykonana została już kanalizacja deszczowa oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. Dzięki czemu w najbliższych dniach możliwe będzie rozpoczęcie prac związanych z ułożeniem warstw bitumicznych. Od 11 do 13 sierpnia planowane jest układanie warstw bitumicznych, i będzie to zakończenie szóstego etapu czasowej organizacji ruchu na. Odcinku Police Szczecin. Natomiast od 16 sierpnia wykonawca planuje rozpoczęcie prac na kolejnym odcinku. Tym razem będzie to ostatni odcinek od strony Polic. Przypominamy, że prace związane z przebudową drogi powiatowej potrwają do 30 kwietnia 2022 roku. Koszt inwestycji to niespełna 15 milionów złotych.